Jak już pan powiedział przed chwilą, że pan na swój temat, to chciałbym panu wyjaśnić, czy powiedzieć w obecności tutaj państwa radnych, że moja propozycja przydziału mieszkania panu Jacowiczowi nie wynikała z tego, że ja chciałem pana przekupić, bo nie mam żadnego powodu, żeby pana przekupywać czymkolwiek. Natomiast uważam, i takie jest moje zdanie, którego nie zmienię, że to, że ktoś jest radny, czy ktoś jest córką, czy synem radnego, czy pracownika urzędu, czy jest pracownikiem urzędu, ma mniejsze prawa niż każdy inny. Oczywiście pan postąpił w taki sposób, jak pan postąpił, stwierdził pan, że no, nie jest pan zainteresowany, dopóki pan będzie radnym, pan mieszkania z zasobów gminy nie chce. No i w porządku. Ale niech pan mi wierzy, że moje wymienienia pana nazwiska wśród 7 chyba czy 8 innych nazwisk nie miało na celu w żadnym wypadku pana przekupywać, bo nie widzę powodu żadnego, żebym ja musiał pana przekupywać. No, dla mnie to jest niezrozumiałe, nie? Wie pan, ja... dlaczego miałbym pana przekupywać? Oczywiście, nigdy tak nie stwierdziłem, no nigdy tak. Nigdy tak nie uważałem, czy ja też wypowiedziałem się bądź gdzieś na temat, że ktoś mi próbował przekupić? Nie. Ja się wypowiedziałem w ten sposób, że kiedy nie byłem radnym, moja sytuacja, można powiedzieć, była rozwojowa, były mieszkania komunalne, tego mieszkania nie otrzymałem, a nagle, gdy zostałem radnym, ta propozycja padła. Uważam, że mieszkanie mi się należało wtedy, kiedy składałem, kiedy dostawali młodzi ludzie na nowych blokach. Jak najbardziej nie byłem radny, a teraz uważam, że sytuacja jest nie na miejscu. Tak samo jak jest sytuacja z innymi ludźmi spoza naszej gminy. Nie wie pan, no przecież pan w ten sposób się wypowiadał, przepisał. Ja się... W reportażu tak jest napisane. Jak jest napisane? Ja powiedziałem teraz... Nie chciał pana przykupić, więc oświadczam panu, no teraz... że nie chcę pana przykupić. Proszę pana, panie burmistrzu, niech mi pan pokaże fragment, gdzie jest mojej wypowiedzi, bądź gdzie jest napisane, że burmistrz chciał mnie przekupić, to no pan mnie teraz oczernia. Pan mnie teraz oczernia. Nie ma takich słów. Ja mogę panu zacytować słowa, które powiedziałem dla telewizji Polsat i dla gazety, gdzie powiedziałem, jako zwykły człowiek, obywatel, mieszkaniec gminy Stepnica, złożyłem wniosek o przydział mieszkania. Tego mieszkania nie otrzymałem. I jako radny mieszkania odmówiłem, bo uważam te jako niemoralne. I dlatego tego mieszkania nie ten. Gdzie tam jest mowa o tym, że ktoś mnie chciał przekupić? Nie ma. Tam nie ma, nie wstawiam w żaden sposób pana w negatywnym świetle. Ja nie mam tego artykułu, bo nie zbieram, ale... Ale ja mam, mogę panu przynieść. Także przy okazji wrócimy do tego tematu, pan pozwoli. No bardzo chciałbym, żeby tam takie stwierdzenie poszło, bo w żaden sposób nigdy, nawet można powiedzieć, nie postawiłem pana w negatywnym świetle. Wypowiedziałem się o sobie, jak ja sądzę, że nie dostałem, jak nie byłem radnym. Jak byłem radnym, mieszkania odmówiłem, ponieważ uważam to za niemoralne i tak samo uważam za zachowania skandaliczne przyznawanie mieszkań osobom spoza gminy. I to są moje słowa. Nic tam nie ma o żadnym przekupstwie, a dla telewizji Polsat powiedziałem tylko, że dostałem propozycję, odmówiłem, dziękuję. I to wszystko. Nie ma nic o... Dobrze, dziękujemy.